Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, którego tak naprawdę miało nie być, bo zaprzestałem z YouTube'em. Ale tak sobie pomyślałem, że patrząc na te 4000 wyświetleń, że jakoś tak może nagram coś. I tak sobie patrzę na te 4000 wyświetleń i tak nie wiem co nagrać. I z pomocą mi przychodzi Mateusz Litwin, który mi napisał, cytuję: zrób wiatrak, serce, klucz, żyrafę, śnieżynkę i wilka. Niestety ja umiem tylko zrobić na teraz tak jakby. Na dzień dzisiejszy. Serce, żyrafę i wilka. No i właśnie dzisiaj pokażę, spróbuję następny odcinek właśnie wykombinować, jak robić wiatrak, klucz i śnieżynkę. No więc może zacznijmy od serca. I tak. Tu jest, to są 24 klocki. No więc 24 podzielić na 2 to będzie jest 12. I odliczamy sobie tutaj 12 klocków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i to tak jakby dzielić się na połowę, gdybyśmy rozdarli, czego ja nie zrobię, węża, to byśmy właśnie otrzymali dwie połowy po 12 klocków. I teraz tak, jak mamy tutaj tak jakby tutaj załamanie tych 12 klocków, to ten jest kloc, ten bierzemy klocek i tak jakby bierzemy następny. Nie ten, tylko ten. Wiecie, o co chodzi. I zaginamy. Wychodzi nam takie kąt prosty. Zaginamy, tutaj odliczamy 2 i znowu zaginamy. Tutaj znowu odliczamy 2 i znowu zaginamy. Teraz mamy taką prostą konstrukcję. Jeżeli Wam coś nie wyszło, jakby tutaj to musi się zgadzać. O, to. No i jeżeli Wam się nie zgadza, to zróbcie jeszcze raz, przewincie do tyłu, bo coś Wam nie wyszło. Coś zrobiliście źle. I teraz tak. Odliczamy tutaj 4 klocki i czwarty zaginamy. Tak samo robimy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty zaginamy. Wyszło nam takie zawsze, oczywiście my nie chcemy takiego czegoś. I odliczamy teraz tak. Tutaj 3 klocki. Ja pokażę tak. Raz, dwa, trzy. Zaginamy. Wyjdzie na takie zaś. Tam odliczamy. Raz, dwa, trzy. I znowu zaginamy. Może to nie jest jakieś najlepsze serce, ale mi się wydaje, że nawet jest dobre, bo można sobie tutaj na przykład podtrzymać i nie zasłaniać serca, tylko tak. No, także tak. To może przejdźmy teraz do czego? Do żyrafy. I tak, żyrafę się robi tak, że odliczamy tutaj 3 klocki i zaginamy. Teraz jakby zaginamy, dosłownie robimy lustrzane odbicie, żeby tutaj było takie coś, ale zaginamy tutaj. Odliczamy 3 klocki i trzeci klocek zaginamy. I teraz tak, odliczamy 4 klocki i czwarty zaginamy znowu. I robimy taką drugą nóżkę. I teraz tak, ja to robię mniej więcej na oko. Ale tak jakby od góry odliczamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i na szóstym zaginamy, tak? Później odliczamy raz, dwa, trzy. Trzeci zaginamy. Później odliczamy dwa. Drugi zaginamy. I później odliczamy trzy. I trzeci zaginamy. I wychodzi tam taka piękna żyrafa, no, które myślę, że na przykład może sobie hasać po polu i tam jeść różne liście. Można nawet zrobić jej skrzywienie szyi i zrobić jej coś takiego. Będzie mogła wtedy jeść liście pod kątem. No, także ten.
Jeszcze dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić wilka. Wilka się robi bardzo podobnie do psa, a mianowicie robi się go tak, że ja przynajmniej go robię tak, że odliczam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć klocków. Tak jakby no, sześć klocków i szósty zaginam. Później robię, zaginam tak, żeby zrobić lustrzane odbicie i odliczam raz, dwa. Drugi zaginam. Raz, dwa, trzy, cztery i czwarty zaginam. I właśnie ja tu się trochę pomyliłem, bo tutaj nie może być tak jakby takiego dwuklockowego, trzyklockowego ogona, tylko musi być jednoklockowy ogon. Zobaczcie. O, taki musi być. Taki jak do żurawa. No i właśnie odliczamy cztery klocki i czwarty zaginamy. I czwarte. I robimy kolejną łóżkę. I teraz tak, co robimy dalej? Odliczamy dwa klocki. No trzy. No i trzeci zaginamy. Odliczamy raz, dwa, trzy, cztery klocki. No i piąty zaginamy. Później zaginamy, żeby zrobić lustrzane odbicie. I tak jakby obracamy o 180 stopni ten końcowy klocek. I mam takiego wilka, który też może na przykład zjadać owce pod kątem, bo możemy mu zrobić... no po prostu możemy poszukać szyję, możemy go dowolnie modyfikować. Właśnie na następny odcinek spróbuję właśnie wymyślić, jak zrobić wiatrak, klucz i śnieżynkę. I dzięki Mateusz Litwin, bo pomogłeś mi trochę w tym odcinku. I jeżeli chcecie, żebym coś zrobił w następnym, to piszcie. No i tak jakby, co chcielibyście, żebym zrobił. I zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz, bo na przykład, co mam poprawić, co właśnie mam zrobić w następnym odcinku. Oraz... nie wiem. Cześć.